Hej, witajcie z powrotem przy kolejnym odcinku Zagrajmy w Wiedźmin 2. Co? Wiedźmin 1, powrót Białego Wilka, znaczy chciałem powiedzieć. Ja tutaj zaczynam Wiedźmina 1 nagrywać, a już chcę nagrywać Wiedźmina 2, to jest chore. Wracamy tutaj, teraz musimy iść do środka i sprawdzić, co w laboratorium się dzieje. Nie możemy dopuścić do kradzieży naszych kochanych eliksirów i reszty. Chciałem ci tylko powiedzieć, że słyszałem wszystkie ballady Jaskra o tobie. Lambert mówi mi, że nigdy nie będę tak szybki jak prawdziwy Wiedźmin, ale dzisiaj na treningu udało mi się go trafić. Pokonałeś Lamberta? Ćwiczyliśmy szermierkę na grzebieniu w trakcie tej dziwnej burzy. Lambert się zagapił i przyłożyłem mu z pirueta w brzuch, ale nie spadł i strasznie mnie później zlał. Kiedyś będziesz dobrym szermierzem. Wiem, po każdym laniu Lambert mówi mi, że mam potencjał i śmieje się. No fajnie, ale ludzie, czy ja dobrze... Nie, grom nadal działa. Bo ja przed chwilą restartowałem grę i myślałem już, że przestraszyłem się, że straciłem efekt gromu. I tak jest mi niepotrzebne, ale unikanie wrogów. He? Unikanie wrogów? Co? Ej, to nieładnie tak atakować. Wiecie, co zrobię, ludzie? Mam taki trik na tych tutaj. Musimy pobiec trochę dalej, czyli... pobiec trochę dalej, czyli tutaj. Wtedy dostajemy styl grupowy. Wyubieramy, uzbroiliśmy się w styl grupowy i teraz bam. Bam. Bam, bam, jest fajny, kurde, taniec. Zapierdzielamy, jesteśmy naszymi, jesteśmy wieśniakami i rozwalamy tutaj wszystkich naszymi pałkami. Już jesteś trupem! Odcięło głowę! O kurde, to jest normalnie brutalne! Dzieci, nie oglądać! Peggy 18! Ej ty cweliu, co ty próbujesz zrobić mojemu kumplowi? Czy ja przypadkiem nie miałem uważać na Lamberta, ja go tutaj zostawiam samego? Dostałem prawie zawału serca przed chwilą. O, już się bałem, że coś się stało. Ale padł. Dobrze, no to możemy iść dalej, nie? Teraz mamy wszystkie style. Wytłumaczyłem, jak te style działają w poprzednim odcinku. I dostaliśmy dwa eureny, kolejne dwa eureny, kurde. Jesteśmy bogaci. Jesteśmy chyba aktualnie najbogatszym Wiedźminem w Kaer Morhen. Tak mi się wydaje. Ale szczerze mówiąc, to są takie biedaki tutaj. Dlaczego mają tylko tyle orenów? Trochę to dziwne. O, Leo, fajnie, już na mnie czekasz. Ale popękane ściany tutaj. No widać, że ten zamek jest już trochę... No już trochę przeszedł, prawda? Dowiemy się później, co tutaj się ogólnie stało. Te schody w dół prowadzą do laboratorium. Chodźmy. Wow, tu nawet schodów nie muszę schodzić sam. Czy energia magiczna, którą zaczerpnąłeś z kręgu, wystarczy, by zatrzymać Wiedźminów? A marudziłeś, że Savola zabije wszystkich i nie będziesz się mógł zabawić. Czyżby na widok jednego Wiedźmina, i to chyba samego Białego Wilka, obleciał cię strach? Inkryminowany osobnik, notabene uważany za zmarłego, jest znanym mordercą. Chętnie się z nim zmierzę. Leo, cofnij się! Chodź tutaj! Zapraszam pana magistra. Nie ma na to czasu. Teraz, kiedy panuje nad mocą kręgu żywiołów, nie stanowią żadnego zagrożenia. Wracaj do roboty. Mutageny mają być gotowe do teleportu za 15 minut, a nasi Wiedźmini nie będą nam przeszkadzać. Cholera. Jesteśmy odcięci! Musimy coś zrobić! Bariera magiczna wygląda na solidną. Potrzebujemy pomocy Triss. Okradają nas na naszych oczach! Geralt, przecież możesz odblokować przejście na górę znakiem! Znakiem? Ardem! Ja nie mogę, odkąd połamałem palce na mordowni. Nie mogę, nie zginają mi się. Po prostu uderz Ardem w tę stertę gruzu. Nie pamiętam, jak składać znaki. Chodźmy do kręgu żywiołów. To potężne miejsce mocy, w którym Wiedźmini uczą się znaków. Musimy spróbować. Chodźmy. Szczęśliwie się złożyło, że ten tunel nie został zawalony. I że akurat tutaj mamy naszego kochanego Arda. No dobra, nauczymy się. Nie, to Batman! Ja pierdzielę, to jest normalnie brutalne. Oj, dobrze, nowy region, krypta. Kręgi żywiołów, podchodzimy do... Są taki... Różnych znaków będziemy się uczyli właśnie w ten sposób, że będziemy podchodzili do kręgów żywiołów. Najpierw zabierzemy rzeczy ze skrzyni, ale to już inna sprawa.
No ale w każdym razie będziemy podchodzili do takich kręgów. Będziemy znajdowali takie kręgi i będziemy się różnych znaków uczyć. Jak igni, co tam będzie jeszcze? Zapomniałem. W każdym razie będziemy się uczyli takich ardów i tak dalej. Z takich kamieni, które znajdziemy na swojej drodze. Nałożyliśmy się arda. Udało się? Rozwalmy tę kupę gruzu. Wiedziałem, że ci się uda. Wracajmy na górę, bo jeszcze Lambert sam zabije przerazę. Znaki. Ard. Jest to taki elektryczny jakby... jakby to powiedzieć, elektryczny atak? No tak jakby używa piorunów, prawda? Z tego co widzę, jest naprawdę świetny. Często też paraliżuje przeciwników i tak dalej. Naprawdę lubię Arda. Ale Igni jest lepszy, Igni jest lepszy, Igni to jest ogień i tak dalej. Świetnie. Pamiętam, że kiedyś mi się zbugowało i nie mogłem tego otworzyć. Musimy kliknąć po prostu. Dziwne, że mi kiedyś to nie działało. Czego się dowiedzieliście? Kiedy zeszliśmy, bandyci przeszukiwali laboratorium. Mag wykorzystał moc kręgu żywiołów do stworzenia magicznej bariery. Dżuma, syfilis, Franca i Trond, jesteście jak dzieci! Dlaczego nie powiedzieliście mi o kręgu? Trish, dziecinko, myśleliśmy, że to nic ważnego. Jeśli ten mag dostroił się do kręgu, będzie mógł stworzyć stabilny portal, następnie przenieść się razem z całym waszym sprzętem w dowolne miejsce na kontynencie. Popełniliśmy błąd. Wybacz nam, ale sama mówiłaś, że ten mag jest niegroźny. Mówiłam, że go nie znam. Uważam, że w tej sytuacji powinniśmy przede wszystkim spróbować ochronić laboratorium. Znowu panikujesz, Marigold. Poza tym wiemy, jak bardzo chciałabyś zobaczyć wiedźmińskie tajemnice. Wesemirze, jeśli ten dureń się nie zamknie, nie ręczę za siebie. Dość tego. Lambert, przestań mówić do Trish po nazwisku i okaż choć odrobinę szacunku. Trish, nie gniewaj się, ale jeśli teraz pobiegniemy do laboratorium, będziemy odcięci. Znamy się na wojaczce. Może się rozdzielimy. Geralt ma rację, powinniśmy się rozdzielić. Trzeba zabić przerazę i nie dopuścić, by okradziono laboratorium. Kto gdzie idzie? Idę na dół. Tylko ja mogę się przebić przez blokadę. Wesemirze? Ktoś musi się zająć przerazą i Savollą. Zostaję. A ty, Geralt, co zamierzasz? To ważna decyzja. Oboje możemy potrzebować twojej pomocy. No właśnie, ludzie. Wybory to jest jedna rzecz, które bardzo są ważne w Wiedźminie. Każdy, nawet najmniejszy wybór wpływa na fabułę. Na to, co się stanie później, na to, czy na przykład jedna postać zginie albo nie, czy później ją spotkamy, czy nie. I tak dalej. Więc nawet taki mało istotny jakby tutaj wybór, czy pójdziemy z Trish do laboratorium, czy zostaniemy z Wesemirem i zajmiemy się przerazą. To jest właśnie takie coś, że fabuła potoczy się później. To może być nawet coś całkiem małego, a może być coś całkiem wielkiego, co tam spowodujemy naszym wyborem. Wiem, co się stanie. Akurat przy tym wyborze dobrze wiem, co się stanie, jeżeli wybiorę to i dobrze wiem, co się stanie, kiedy wybiorę to. Znam tą różnicę przy tym wyborze i dlatego, mimo tego, powiedzmy, jedynka jest najlepszym wyborem. Dwójka jest, no, tym gorszym wyborem, jeżeli chodzi o to, co się stanie później w fabule. I mam szczęście, bo moim ulubionym wyborem, czyli to, co ja i tak bym zrobił zawsze, nawet jakbym nie wiedział, co się stanie, to jest właśnie jedynka. Zawsze najlepiej mi się idzie z Trish do laboratorium i będę walczył z Savollą. Z przerazu nie za bardzo lubię walczyć. Zabieramy się za Trish. Znaczy, pomożemy naszej kochanej Trish. Idę z Trish. Laboratorium jest ważniejsze. Ja też. Zatem postanowione. Eskel i Lambert zostaną ze mną. Uwaga! Savolo aktywował zaklęcie. Zaraz coś się wydarzy. Czujecie? Ziemia drży. Zaraz się przebiją. Uważajcie! Drentfota! Yeah, jestem taki zajebisty, właśnie rozwaliłem ściany, tylko na mnie patrzcie, kurde, jestem łysy, yeah. A to jest moja żona. Nazwam ją Helena. Musimy chronić laboratorium. Musimy chronić laboratorium, ej, dobrej zabawy. Przyjaciele. Wnętrze Kermorhen. Za chwilę czeka nas ciężka walka. Mam dla ciebie eliksir. Wiedźmini nazywają go Puszczyk.
Znowu eliksir? Regeneruje wytrzymałość. Bardzo przydatny w walce z magiem. Dzięki. Ruszajmy. Ludzie, szczerze mówiąc, o takiego eliksiru też można się nieźle uchlać. Tutaj też jest alkohol, wiecie? Puszczyk. Nie. Ja sobie ten eliksir zachowam na później. Zapiszę na wszelki wypadek, jakbym umarł, co? Nie chcę go teraz marnować, wiecie? Mam jaskółkę. Jaskółkę zmarnuję. Chociaż... Ajajajajaj. Kurde, nie jestem pewny, czy... Obojętnie. Nic nie wypiję. Nie będę chlał przed walką. Nie pozwolę wam pokrzyżować planów mojego mistrza. Zaraz przyzwę potężnego demona, który wypruje z was flaki. Blefuje. Jest wyczerpany po teleportacji. Mocy starczy mu najwyżej na magiczne światełka. Idź. Zajmiemy się nim. I dołączymy do ciebie, zanim rozproszysz barierę. Co to za ruchy? Co to za odruchy, kurde? Co tam robiłeś? Nie doceniła mnie. Teraz energia moich ludzi mnie wzmocni. Co to jest? Dobra, najpierw ludzie musimy zabić jego przyjaciół. Twoja ostatnia godzina. La la la. Na 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 na. Cheat? Gnoju? No, spadaj. Kurde, nie wiem, co najlepiej na niego używać. Tak szczerze mówiąc, naprawdę nie wiem. I chyba... Nie, to będzie challenge! Challenge run! Ta... Próbuję. Próbuję go właśnie zabić trochę, tak? Ta, znikaj. Magiczne światełka? Prawda? O, dzięki. Naprawdę lubię Leo. Leo jest fajny, Leo jest super, Leo jest fajny. Co? No god damn it. Damn it. God damn. No co? Ha, ale cwaniak, co? He, mieszka tu jakiś cwaniak. Nikt nie podskakuje salamandrze! Nikt! A mi się wydaje, że to akurat w tej chwili salamandra podskakuje, wiesz? Tak, jakie mam przeczucie, ale... Tak mi się wydaje. No? Pokaż te twoje magiczne światełka. Ale fajny krąg ogólnie. A czy mi się przed chwilą wydawało, czy w cutscence... Yeah! Zadanie aktualnione. Yeah! Wszystko w porządku? Jesteś cały? Tak. Jeśli to były tylko magiczne światełka, to wolę nie wiedzieć, co zrobi naprawdę potężny czarodziej. Chciałem pomóc, ale nie mogłem się przedostać przez ten dziwny krąg. No właśnie. Ważne, że Savolla gryzie ziemię. Musimy pomóc pani Triss w laboratorium. Tak, ruszajmy. No właśnie tym takim wyborem tutaj, gdybyśmy nie zabili Savolly tutaj, to byśmy musieli chyba z nią gdzieś indziej walczyć. Albo byłoby trochę gorzej z przeciwnikami, przeciwnicy by byli trochę trudniejsi, z tego co pamiętam, a obojętnie. A, to był challenge dopiero. Ale czy mi się przed chwilą wydawało, czy przez ten krąg nie powinien nikt przechodzić, prawda? A Triss jakoś tam w cutscence przez to przechodziła, nie wiem. Czy może można się z tego wydostać, a nie można wejść do środka? Z zewnątrz? Jak to w ogóle działało? Obojętnie. Triss, co tu się stało? Co się stało? Plądrują laboratorium. Ten drugi mag jest... Nie doceniłam go. Śpiesz się! Zauważyliście ogólnie, że ten drugi mag ma głos bezimiennego? Jacek Mikołajczak? Kurde! Dlatego w poprzednim odcinku też powiedziałem, hej, jestem tu nowy. Nawiązanie do Gotika takie. O, kocham ten głos. Bezimienny. Uj. I to jeszcze jako główny zły. Aktualnie główny zły. Tak, dobra. No nie szalej tak. Nie znajdziesz tu pornosów, ukrywam je gdzie indziej. O nie. Znalazłem. Teraz mamy już wszystko. Co to w ogóle za dziwna czapka, którą tam masz? Czy to może tatuaże? Już sam nie wiem. Nie, to czapka. Magister, zajmij się tymi wiedźminami.
Nie! A już myślałem, że powiesz... Podobno Wiedźmini odbijają pociski w locie. Już myślałem, że powiesz... Pochodzę z góry. No dawaj, dawaj. Sprawdźmy. Leo, stój! Wiedziałem, że z tym odbijaniem pocisków to bójda. Dorwę cię jeszcze, kurde! Cham! Leo? Żyjesz? Leo? Co się stało? Ma strzaskane żebra i przebite płuco. Umiera. Trzeba mu podać dekokt Rafarda Białego. Trzymaj się, Leo. Gdzie to jest? Nie mogę znaleźć! Wesemirze, Leo nie żyje. Zbugowane włosy w takim momencie? Serio? Jak to się stało? Próbował zaatakować magistra. Nie zdążyłem. Nie obwiniaj się, Geralt. Wszyscy jesteśmy tak samo winni. Triss ledwo uszła z życiem, walcząc za nasze sprawy. Nastały złe czasy dla Wiedźminów. I coś mi mówi, że będzie coraz ciężej. Na górze jest już bezpiecznie? Względnie. Na górnych poziomach kręcą się jeszcze niedobitki, ale zajmiemy się nimi później. Wyglądasz na zmęczonego. Odpocznij. Stanę na straży. I zajmę się Leo. Medytacja. No kurde, ludzie. Teraz na początku gry już taka styrata. Jednego z fajniejszych Wiedźminów tutaj, gdyby Lambert zginął. Dobra, nie będę już mówił, że Lamberta też lubię. To tylko żart, ale no... Kurde, naprawdę mi szkoda Leo. Był bardzo fajną postacią i dopiero co się uczył, kurde. Naprawdę mi go szkoda. Mógł pożyć trochę dłużej. Odpocznij chwilę. Rozwój postaci. Tak, tutaj mamy nasze talenty, nasz bohater. Tutaj możemy rozdawać punkty. Brązowe w te początkowe umiejętności, później będą jeszcze srebrne i później pod koniec złote. Tutaj mamy na przykład, teraz widzimy tutaj siłę. Ale każda atrybuty i znaki i tak dalej, możemy w atrybuty dodawać siła, zręczność, wytrzymałość i tak dalej, różne umiejętności, które są przydatne albo mniej przydatne. Oraz możemy też ulepszać znaki oraz nasze style. Więc tak naprawdę sporo. Ale najpierw, na początek najlepiej w siłę, zręczność, wytrzymałość, inteligencję, bo to są takie podstawowe umiejętności. Tutaj są tylko na przykład takie dodatkowe umiejętności, dodatkowe bonusy, na przykład większe obrażenia i tak dalej. I te sprawy, większe bonusy, jak na przykład tutaj parę paraliżowania albo coś tam, albo w igni podpalanie. A siła, inteligencja, zręczność i tak dalej, tutaj dostajemy różne umiejętności, na przykład tutaj w inteligencji. Rozpoznawanie różnych, albo tutaj pozwala przyrządzać oleje, albo gdzieś tam rozpoznawanie niektórych potworów, albo rozpoznawanie niektórych roślin tutaj, zielarstwo. Co się naprawdę przyda później. Najbardziej się też przyda to z tymi potworami, do zleceń, które później będziemy mieli. Ale na razie, w co na razie dodać? W co na razie miałbym dać? Najlepiej w siłę. Najpierw tutaj dodam siłę, poziom pierwszy, obrażenia plus 5 i tak dalej. Rausz, co tu jeszcze mogę dodać? Może dodam jeszcze drugi poziom, to znaczy może... Obrażenia plus 50 się przyda jeszcze, ale na razie tego nie mogę jakoś zrobić. Rausz. No i jeszcze tutaj dodamy jeszcze jeden talent w siłę. Poziomu drugiego. No. Jak na razie jest okej. I tutaj właśnie, chyba za każdy punkt umiejętności, który rozdamy, albo coś takiego, albo przy każdym rozdawaniu talentów, musimy przespać się przynajmniej o jedną godzinę. Ale my prześpimy się do... Nie do południa, dajmy do rana. Prześpimy się trochę 21 godzin. Wow, ja też zawsze tyle śpię, głównie w weekendy. Serio, już kiedyś przespałem 21 godzin. Ale wtedy byłem chory, więc to się chyba nie liczy. No dobra. Mam tutaj różne takie zielska, grzybki. I tutaj zielarstwo. Ciekawe, co Geralt do tego powie. Mchy i trawy. Od samego zapachu kręci się w głowie. Narkotyki! No i pięknie, tutaj wszędzie widzimy... Też kiedyś leżałem na tym stole. Fajne tutaj właśnie to, że można tutaj tak podchodzić do różnych rzeczy i Geralt zawsze coś powie i tak dalej.
Ale właśnie, przypomina mi się. Tutaj Geralt całkowicie zsiwiał. Tutaj Geralta włosy stały się zielone, chciałem powiedzieć. Tutaj włosy Geralta stały się białe. Jeżeli oglądaliście serial, to wiecie, i książkę i tak dalej. Ja tam za dużo nie będę mówił do serialu i tak dalej. Znaczy, do serialu mógłbym trochę więcej mówić i wow. To jest dobrze, że to wzięliśmy. Jaskółka. Brakuje tylko maga, który by to obsłużył. Do serialu może bym tam coś, będę może jeszcze mógł coś tam powiedzieć, ale do książek nie za bardzo. Nie chcę za bardzo mówić to co wiem. A wiem tylko niektóre rzeczy o dwóch pierwszych książkach, bo posiadam trzy książki Wiedźmina, trzy pierwsze książki, ale przeczytałem dotąd tylko dwie i nie za dużo pamiętam. Ostatnio powtarzałem sobie pierwszą książkę. Które to było, kurde, tam mogę sobie popatrzeć. Kurde, nie mogę doczytać. Ostatnie życzenie to jest chyba pierwsza część, a Miecz Przeznaczenia to jest druga część tych pierwszych opowieści, które są też związane z serialem. No właśnie to sobie ostatnio powtarzam, ostatnie życzenie. To chciałem powiedzieć. No, może coś tam będę mógł powiedzieć, ale za bardzo nie tak jak w Let's Play'u Harry'ego Pottera. Tyle nie mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o książki tutaj. Ale mogę różne tam rzeczy powiedzieć, które pamiętam. Chociaż może nie będę mówił. Zobaczymy jeszcze. Pogadajmy z Vesemirem. Przy okazji mogę sobie powtórzyć podczas Let's Play'a przecież jeszcze różne rzeczy co do książek. Oraz przeczytać w końcu trzecią część i kupić sobie jeszcze resztę książek. Jeszcze zostało 5. Które muszę kupić. Kiedy spałeś, był tu Eskel. Triss nadal jest nieprzytomna, ale jej stan jest stabilny. Całe szczęście. Podjąłem decyzję, wilku. Opuszczamy Kaer Morhen. Nic już nas tutaj nie trzyma. Rozumiem. Zanim wyjedziemy, trzeba pochować Leo i poczekać, aż Triss dojdzie do siebie. Bandyci? Tak. Trzeba się z nimi rozprawić. Powinniśmy też sporządzić eliksir leczniczy dla Triss. Trudno będzie znaleźć składniki, tutaj nie zostało nic pożytecznego. Zajmę się tym. Jak mam wykonać eliksir? Lambert da ci recepturę i powie, gdzie szukać składników. Teraz opiekuje się naszą dzielną czarodziejką. Lambert? Myślałem, że jej nie lubi. Chyba ma wyrzuty sumienia. Zapewniam cię, że kiedy Triss otworzy oczy, pierwsze co usłyszy to coś w stylu: wreszcie się obudziłaś, Marigold. Lambert już taki jest. Bierzmy się do roboty. Przyjdź do mnie potem, to nauczę cię pozyskiwania składników z potworów. Będę w głównej sali. Dobrze. No dobrze, ludzie. Dziennik. Dobrze, ludzie, w następnym odcinku być może zajrzymy trochę do dziennika i tak dalej. No cóż, dobrze. I wtedy przyrządzimy też lekarstwo dla Triss. I być może w końcu wyruszymy w podróż wiedźmińską tutaj. Opuścimy Kaer Morhen. Niestety. Ta piękna twierdza zostanie niedługo opuszczona przez nas wszystkich. Musimy się przecież zamieścić na zabójcach Lamberta. Musimy się dowiedzieć, kim oni są. Znamy dwie twarze. Tego czarnego czarodzieja z głosem bezimiennego, który pochodzi z góry. Oraz tego magistra. Wiem, jak wygląda i znam jego ksywkę. Więc wiemy, kogo szukać, prawda? I ogólnie bandytów z broszkami salamandry. Dobrze, ludzie, do następnego odcinka. Jak się wam podobało, to wiecie, komentarz, ocena i tak dalej. Do następnego odcinka. Cześć.